Siemaneczko, witajcie, Marto z tej strony. Dzisiaj odcinek, w którym będziemy podkręcać Ryzena 3200F, ale na początek wam pokażę, kiedyś już to pokazywałem, te różnice tych procesorów, bo teoretycznie mamy wersję Zen pierwszej generacji i drugiej. Tutaj mamy, widać na końcu, AE, czyli jest to starsza wersja, a tutaj widać, jest na końcu AF, czyli tak zwany 1200 AF, który tam możemy już kupić chyba tam za 60 zł takie procesory. Tutaj kolejna różnica, tam też jest inny rok, wiadomo, ta jest odświeżona, czyli druga generacja, także będzie trochę wydajniejsza, ma lepszy potencjał pewnie na podkręcanie, bo tak to w sumie niektórzy sprzedawają te procesory, nawet w sumie nie wiem, czy wiedzą, że to jest nowsza wersja czy nie, ale tak samo tyczy się to wersji 1600 i 1600 AF Ryzena 5. Tak samo ktoś może sprzedawać, nawet nie wie, że sprzedaje drugą generację. Dobra, platforma testowa to płyta od Gigabyte'a AB350, czyli już dość stary chipset, ale na pewno na nim będzie się dało lepiej podkręcać, bo wiadomo, na tych A320 to różnie bywa. Tutaj macie różnicę, zobaczcie. Na kompie mamy technologia 12 nanometrów, a tamta jest wykonana w 14 nanometrach. A tak to wszystko, zegar jest ten sam, ilość pamięci cage ten sam. Tak jak mówiłem, jedynie co, no to wydajność jest trochę większa. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj ten benchmark, co tutaj jest. 1585 wynik. Dobra, ogarniemy to. Chyba zapomniałem jeszcze ustawić profil pamięci. Tutaj sprawdźmy, jak widać, zegar dokładny 3450 MHz. Ogarniemy jeszcze tutaj, zobaczcie, profil XMP. 3000 MHz pamięci mamy. Ustawimy takie, żeby była jak najwyższa wydajność tego procesora. No i tutaj widzicie, działa dual channel. Sprawdźmy, czy tutaj będzie jakaś zmiana w tym benchmarku. 1500, no chyba tak samo, nie pamiętam. Dobra, także sprawdźmy sobie pierwszy test na seryjnym zegarze. 3,1 GHz. Chociaż nie wiem, jak to działa wtedy ten tryb turbo, czy on tutaj też działa na zegarze 3,4. Zobaczcie, 563 punkty. Kurde, pat. Ej, to nawet miałem chyba 550, ostatnim razem miałem przy tym zegarze 3,5, ale właśnie nie wiem, on chyba tutaj pokazuje 3,1, ale on chyba działa z zegarem 3,3, no prawie 3,5, także dlatego pewnie nie ma tej różnicy takiej. Dobra, Cinebencher 23, bo tutaj też będzie wynik. To jest oczywiście przyspieszone. 3577 punktów. Dobra, tam tego Ryzena 32200G, którego testowałem, wyprzedził. Dobra, teraz tutaj pobawimy się zegarem. Ustawimy tutaj zegar na 3,5 na stałe. Tylko nie wiem, czy tam będzie różnica w tych punktach, bo to i tak wydaje mi się, że on chyba na 3,4 działa w tym programie. Dobra, mamy. No tak, no bo tutaj mamy teraz 35, czyli to chyba dużej różnicy nie będzie. 1800. Dobrze mówię? Chciałbym przybliżyć. Dobra. Cinebencher 15. Zegar 3,5. Czyli jak tam miałem poprzednio, czyli wynik pewnie będzie zbliżony. Raczej nie będzie różnicy. 564 punkty. No to ile tam był? Jeden więcej punkt? Także tutaj to nie wpływa. Musimy dać zegar. Myślę, że wydajność będzie wyższa, jak damy zegar powyżej 3,5, ale mamy też tutaj
Seryjny, znaczy stokowy cooler mamy. Dobra, to nawet wyszło mniej punktów teraz. Czyli wydajność. No nie, no to pewnie nie ma takiej różnicy, bo on i tak idzie chyba na 3-4. Damy teraz na 3-7 powiedzmy. Także tu już na pewno będzie różnica w punktacji. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, mam seryjny cooler, to nie chcę też żyłować tego procesora, bo to jest ten podstawowy. Myślę, że jakby był ten grubszy z Ryzena 7, to by można było go tam pod 4 może by pociągnął. Dobra, tutaj już mamy 1700, przedtem mówiłem 1800, się pomyliłem. 1700 ponad. Dobra, jak widać 3.7, tutaj mamy mnożnik 37. No i Cinebench R15. Tutaj już mamy zegar 3.7, no to już tutaj wygląda 3.7, zegar już tak dość potężnie. Dobra. 606 punktów, no to tutaj już widzicie, tutaj już jest progres. Bo tam było, przedtem było 560, no to tutaj już mamy, już jest jakaś różnica. Także wydajność jest na plus. Cinebench R23. Oczywiście wyniku tutaj mi nie pokazuje. Przyspieszone. Dobra, i mamy wynik 3778, czyli też mamy, jest więcej punktów. Tutaj nawet wyprzedziliśmy jakąś i7-kę tam, ale nie wiem co to za ten. Dobra, sprawdźmy tak na próbę 4, ale wątpię czy on odpali. No i dobra, już widzicie, nie chciał się uruchomić przy tym zegarze. Też w sumie dużo zależy od sztuki, bo czasami jedna może tam wykręcić mniej, niektóra więcej, ale myślę, że jakby było mocniejsze chłodzenie, to sprawdźmy na tym 3.8. No dobra, widzicie, mamy 3.8. Tutaj bez zmian, sprawdźmy jeszcze tutaj, czy tutaj będzie jakieś. No i tak, mamy tutaj 1749. 1744. Także tutaj mamy znowu więcej punktów. Cinebench R15. 614. No i elegancko, dobra, znowu mamy jakiś tam przyrost. R23. Nie wiem, czy on ten na tym chłodzeniu. Dobra, tutaj już widzicie, już nie dokończył testu, bo się tam wyłączył, już temperatura pewnie mu tam wskoczyła za wysoka, także to chłodzenie stokowe też nie daje nam jakichś tam dużych możliwości. Jakby ogarnąć lepsze chłodzenie, to spokojnie na 4 pewnie by śmigał. Dzięki za oglądanie, no i widzimy się na kolejnym teście. Narka!